Od dzieciaka marzyłem, aby kiedyś kupić sobie Jeepa. Dzieciakiem już dawno nie jestem. Pytanie, czy pod wodzą Stellantis 100 jest nadal taki Jeep, o jakim marzyłem. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj za kierownicy Jeepa Compassa. I zacznę może od pytania. Jak często zdarza Wam się spotkać ten samochód na drodze? No właśnie. Wydaje mi się, że ostatni tydzień pozwolił mi chociaż trochę zrozumieć, czemu tak się dzieje. Tak więc do rzeczy i standardowo zaglądamy pod maskę. I znajdujemy tu silnik benzynowy o pojemności 1,3 litra. Dysponuje on mocą 180 koni mechanicznych, a jego maksymalny moment obrotowy wynosi 270 Nm. Jako, że mamy tu do czynienia z wersją plug-in, to w aucie znajdziemy też silnik elektryczny. Ten z kolei dysponuje mocą na poziomie 60 koni mechanicznych i biorąc pod uwagę cały ten zestaw, testowany Compass dysponuje mocą na poziomie 240 koni mechanicznych. Dla pełnej informacji dodam jeszcze, że auto w prezentowanej konfiguracji rozpędzi się do 200 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 7,3 sekundy. Czyli wiecie już, że siedzę w najmocniejszej wersji plug-in. Dodam, że jest to samochód z napędem na 4 koła, a moc przenoszona jest przy pomocy tej automatycznej 6-biegowej skrzyni. I teraz tak, na papierze to wszystko wygląda całkiem ok. Nawet powiedziałbym, że wygląda bardzo ok. Pytanie, czy tak samo jest w praktyce? Ale zanim do tego przejdziemy, to żebyśmy mieli pełną wiedzę na temat tego modelu, sprawdźmy sobie jego przestronność. Standardowo zaczynamy od bagażnika. A ten dysponuje pojemnością 420 litrów. Dla formalności trzeba dodać, że w wersji plug-in jest to 18 litrów mniej niż w wersji z miękką hybrydą. Nie jest to na pewno wartość robiąca ogromne wrażenie. Z kolei plus ode mnie za to, że pod podłogą bagażnika znalazło się miejsce na koło dojazdowe, a nie zestaw naprawczy. A z drugiej strony trochę dziwne jest umiejscowienie przycisku do zamykania klapy bagażnika, bo o ile bez problemu można przyzwyczaić się do korzystania z niego na co dzień i po prostu zapamiętać, gdzie on jest położony, no to już przy pełnym zapakowaniu bagażnika dostęp do niego na pewno nie będzie najprostszy. Natomiast jak jest na kanapie? Przypomnę, że mam 182 cm wzrostu i jeśli chodzi o miejsce na nogi, to jest tutaj totalny wypas. To jest całkiem ciekawe, bo to nie jest samochód o jakimś ogromnym rozstawie osi, ale zostało to wszystko tak skonstruowane, że przynajmniej przy moim wzroście na miejsce na nogi naprawdę nie będę narzekał. Troszkę inaczej jest nad głową, bo oczywiście ja mam tutaj bardzo dużą panoramę i to bierze się z tego, ale jeśli takie okno zamówicie, no to ja przy swoim wzroście oczywiście się tutaj zmieszczę, ale żebym narzekał na jakiś nadmiar przestrzeni, no to już tak nie powiem. Grześka tym razem nie było, także nie dałem rady sprawdzić, jak to jest w jego przypadku. W ogóle też może dodam, bo ktoś może się dziwić, nie miałem niestety ze sobą przy teście tego samochodu swojej ekipy, więc mam dość mało nagrań, a może nie mam tych nagrań z jazdy, także niestety, jak jakieś pretensje i reklamacje, to do nich. Następnym razem niech nie chorują albo niech nie wyjeżdżają. No ale wracając do Compassa. Tył mamy ogarnięty, z przodu jest oczywiście tego miejsca bardzo dużo, tak więc może słowo o fotelach, bo te są bardzo wygodne. Fotele zdecydowanie zaliczyłbym do największych plusów tego samochodu, ale do tego aspektu jeszcze wrócimy. Natomiast całkiem pozytywnie odbieram materiały, wykończenie, nawet design, bo to pasuje do tego samochodu. Oczywiście od razu ode mnie bardzo duży plus za obsługę manualną klimatyzacji. Tutaj wszystko zrobimy za pomocą pokręteł czy przycisków. Nie ma potrzeby trafiania w jakiś malutki kwadracik czy jakiś suwak, który jest dotykowy, więc bardzo duży plus dla Jeepa. Kolejny duży plus to bezprzewodowe Android Auto i Apple CarPlay. Chociaż tutaj mała gwiazdka, ponieważ jak już to wszystko mi się z moim telefonem połączyło, to działało ok. Ale łączenie czasami trwało 2,5 tygodnia. Oczywiście przesadzam, ale ja na co dzień korzystam z samochodu w taki sposób, że bardzo często do niego wsiadam i wysiadam. I nieraz była taka sytuacja, że podjeżdżałem powiedzmy 1,5 czy 2 km i telefon z Android Auto sparował mi się, jak dojeżdżałem na miejsce. Także to nie jest najszybsze. Podkreślam, przynajmniej w przypadku mojego telefonu, bo to bywa różnie. Dla pełnej informacji ja mam Samsunga.
Ale kolejna fajna rzecz to system nagłośnienia. Jak oglądacie moje testy, to wiecie, że ja pod tym względem jestem świrem, więc moje zdanie jest takie, że dla mnie gra to całkiem ok, ale staram się czasem, przynajmniej próbuję oceniać pewne rzeczy obiektywnie. I ja mam pełną świadomość, że jakieś 98 osób na 100 nie podchodzi do dźwięku w samochodzie tak jak ja. Jestem przekonany, że dla tych 98 osób ten dźwięk będzie świetny. Może rozszerzę, ja samochody kiedyś sprzedawałem i po prostu widziałem na co dzień, jak to wygląda w tym aspekcie. Bardzo rzadko się zdarza ktoś taki jak ja pod kątem dźwięku, no i stąd moje przemyślenie. A jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bardzo dziwna rzecz w koncernie Stellantis i to jest coś niesamowitego, ale ten samochód ma, uwaga, auto hold. Szok i niedowierzanie. Można. Można się oczywiście śmiać, no ale mamy 2023 rok. Takie samochody, mimo że to jest SUV, niektórzy uważają to za terenówkę, ale to jest samochód do miasta. Dla zdecydowanej większości osób to jest samochód do miasta. I auto hold tutaj musi być. No i w końcu jest. No i dobra, to są takie podstawy, a teraz przejdźmy do wrażeń bardziej subiektywnych i w zasadzie tego, co w tym samochodzie jest najważniejsze. A może nie co tutaj jest najważniejsze, tylko dla kogo to jest samochód i jaki to jest samochód. No to tak, słyszeliście na początku, że ten samochód ma troszkę ponad 7 sekund do setki. Mamy tu 240 koni, mamy napęd na 4 koła, mamy prąd, bo jest to plug-in. Jakie najczęściej mamy wrażenie po ruszeniu jakimkolwiek plug-inem? No to takie, że wyrywa on niesamowicie do przodu, wiadomo prąd, nie ma co tego rozwijać. Jak jest natomiast tutaj? 240 koni, 7 sekund do setki. A tego kompletnie nie czuć. Kompletnie. Naprawdę to jest chyba najwolniejsze 7 sekund, jakie ja znam. Jeśli można tak powiedzieć, jeśli zrozumieliście, o co mi chodzi. Do tego charakterystyka prowadzenia tego samochodu. Zdecydowanie kieruje to auto do osób, które nie zwracają na to zbyt dużej wagi. Chodzi mi o precyzję prowadzenia, radość z prowadzenia, o jazdę po zakrętach, o bezpośredni układ kierowniczy itd. I chciałbym to wyraźnie podkreślić, bo ktoś, kto pójdzie do salonu albo nawet będzie szukał dla siebie auta na początek w domu i zobaczy, 240 koni, właśnie te 7 sekund, 4x4, dość agresywnie czy charakternie wyglądający samochód, więc możemy spodziewać się dużo więcej, a tego tutaj po prostu nie dostaniemy. Żeby nie było, ten samochód to oczywiście nie jest żadna zawalidroga. Ja mówię o odczuciach z jazdy. I też skąd bierze się to odczucie? Jeśli przyspieszamy mocno i włączy się silnik spalinowy, no to słyszeliście, on ma 1,3 litra i po prostu za każdym razem dość mocno wyje. I to nie jest żadne przyjemne wycie. Jeśli wycie silnika może być przyjemne. Ale moglibyśmy się tutaj spodziewać fajnego dźwięku silnika o dużej pojemności. No i tak niestety tutaj nie jest. Także podkreślam to chyba po raz trzeci. Nie nastawiajcie się w ten sposób do tego samochodu, żebyście po prostu nie byli rozczarowani. Natomiast ten samochód ma oczywiście inną zaletę. Jaką? Ano taką, że jest to auto bardzo, ale to bardzo komfortowe. I tutaj po pierwsze wracam do foteli, które tak jak powiedziałem są wygodne i jeśli nie będziecie latać tym samochodem za szybko po zakrętach, nawet w miarę trzymają, mówią o trzymaniu bocznym i po prostu nie męczą. Co więcej, do tego samochodu oczywiście łatwiej wsiąść, łatwiej wysiąść w porównaniu do aut niższych. To jest oczywiste, ale mówię to po to, aby pokazać, że ten samochód ma 200 mm prześwitu. Jak na samochód na co dzień do miasta, to jest całkiem sporo. Jak na samochód w teren, którym on oczywiście nie jest, no to już jakiegoś wielkiego szału nie ma. Ja oczywiście w taki prawdziwy teren nie pojechałem, ale jeśli miałbym dom, działkę, czy po prostu jakiekolwiek miejsce, do którego trzeba dojechać, na przykład po takich dołach, na jakie teraz patrzycie. Nie wiem, na ile to widać w kamerze, ale one naprawdę są dosyć duże. I ten samochód, może nie, że przejechał te doły bez żadnego problemu, ale sobie tam poradził. Co więcej, w żadnym momencie nie uderzyłem tam podłogą. A to jest miejsce, w które ja swoim samochodem nawet nie pomyślałbym, żeby w ogóle wjechać. Także mamy dwie rzeczy, komfort i jakieś trudniejsze miejsca, w które nie wjedzie na przykład limuzyna segmentu D, czy nawet jakiś crossover albo mniejszy SUV. Napęd na cztery koła oczywiście się przydaje, ale po pierwsze nie mamy jakiegoś śniegu czy jakiegoś piasku, więc tak naprawdę za bardzo nie miałem tego jak sprawdzić. Także prześwit już znacie, a teraz jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna w tym samochodzie i która wpływa na doznania z jazdy. Otóż ten samochód, mimo że na to moim zdaniem nie wygląda, ale waży prawie 2 tony. I to jest to. Czuć po prostu, czy to przy rozpędzaniu, czy na zakrętach, że to auto jest ciężkie. I to wszystko razem powoduje, że jest to zdecydowanie samochód, nawet w tej mocnej wersji, dla bardzo spokojnego kierowcy.
Co mnie tutaj jeszcze zaskoczyło? To jest plugin, no i jak to w pluginach, zbiornik paliwa nigdy do największych nie należy. W tym przypadku mamy 42 litry pojemności, co przekłada się oczywiście na niezbyt wielkie zasięgi. Jak to u mnie wyglądało i przejdźmy może od razu do spalania. Na samym prądzie według katalogu powinniśmy przejechać tutaj około 55 km. Nie wiem jak to zrobić, mi się to nigdy nie udało, podkreślam, mówię o jeździe po mieście, bo wiadomo, że na autostradzie jest inaczej, ale mój zasięg to bardziej 40 km, może 45. Natomiast na autostradzie, tam oczywiście używamy silnika benzynowego, moje spalanie dochodziło do 9,5-10 litrów, ekspresówka to trochę poniżej 9, a w mieście, w pluginach jest oczywiście inaczej, czy po prostu w hybrydach, czyli na trasie palimy więcej, w mieście mniej, ja spalałem w okolicach 6 litrów, 6,5, także całkiem ok, szczególnie jak na wielkość tego samochodu. Dodam, że bateria nigdy nie rozładowuje się do zera, więc tutaj prąd zawsze mamy gdzieś tam przy jeździe w korku, podczas wolnej jazdy, czy po prostu ruszania częstego, więc to jest fajne i stąd bierze się spalanie. Ale w trasie tym samochodem przejechać 400 km, no bo oczywiście nie tankujemy nigdy, jak mamy zero, ale taki realny zasięg to jest jakieś 380 km, mniej więcej coś takiego, także do 400 powiedzmy, także nie za dużo. No i jak powiedziałem o trasie, to trzeba wspomnieć wyciszenie, które jest tutaj na poziomie takim w miarę ok, ale nie powiem, aby było jakoś super, nie powiem też, że jest źle. Także w miarę ok, to jest określenie, które mnie przychodzi na myśl odnośnie wyciszenia tego samochodu. To, co mi się natomiast podoba w tym aucie, to zdecydowanie wygląd. To jest cały czas ten wygląd, bo na początku powiedziałem o tym Jeepie z marzeń. Mówię o przodzie w tym momencie, to jest nadal ten wygląd z dziecinnych marzeń. Bo w tym aspekcie to jest nadal ten dawny Jeep. Z tyłem jest troszkę gorzej moim zdaniem, ale to oczywiście bardzo indywidualna rzecz. Natomiast przód mnie bardzo leży. Ten samochód jest charakterny, jest jakiś. I po prostu ciężko pomylić go z jakimś innym autem. Od razu wiadomo, że to jest Jeep, więc w tym względzie super. No ale powoli przechodząc do podsumowania, to jeszcze zanim to zrobimy, żebyśmy mieli pełną wiedzę, sprawdźmy, ile takie cacko kosztuje. Ceny kompasa z napędem naprzód i benzynowym silnikiem o mocy 130 koni mechanicznych startują z poziomu 151 600 zł. Taki sam model, ale w najwyższej wersji wyposażeniowej S, to już wydatek na poziomie 187 800 zł. Natomiast chętni na kompasa w wersji plug-in, za auto w słabszej konfiguracji o mocy 190 koni, ale już z napędem na 4 koła, muszą przygotować przynajmniej 209 500 zł, a prezentowana mocniejsza 240-konna wersja to przynajmniej 219 100 zł lub 235 900 zł za wszystko mającą wersję S. Także widzicie, jak to wygląda. I teraz spróbujmy podsumować. Jeep Compass to zdecydowanie samochód dla osób, które szukają komfortu. Dla osób, które na przykład jeżdżą dużo po mieście, bo to auto nie boi się niczego, co tam zastanie. Czy kupowanie plugina ma sens? Ja może nie będę odpowiadał dzisiaj, ponieważ przygotowuję odcinek z 2,5-letniego użytkowania samochodu, co prawda innej marki, ale plugina, którego mamy u siebie. Także ja tam Wam pokażę wszystko na swoim przykładzie. Czy plugin ma jakikolwiek sens ekonomiczny? Nie chcę się tutaj rozwijać, tam pokażę wszystko, ceny przeglądów, jak to wygląda na co dzień z tankowaniem, z ładowaniem i tak dalej. To jest dość szeroki temat, więc nie chcę, żeby ten film trwał 50 minut, także już z góry zapraszam. Natomiast próbując podsumować, czy odpowiedzieć na pytanie z początku tego odcinka. Czy to jest Jeep, o jakim marzyłem za dzieciaka? Zdecydowanie nie jest. Ale też oczywiście zdecydowanie zmieniły się czasy. Zmieniło się wszystko w motoryzacji i żadna marka nie wyżyłaby dzisiaj, gdyby tworzyła tylko i wyłącznie samochody dla hardkorowców, nie wiem, powiedzmy tylko i wyłącznie terenowe. To nie jest samochód terenowy. To nie jest samochód mimo swojej mocy i tego, co mamy na papierze, dla osób, które chcą jeździć bardzo dynamicznie. Zdecydowanie jest to auto, które mogę nazwać wytworem dzisiejszych czasów, czyli taką próbą spełnienia oczekiwań w jednym samochodzie bardzo szerokiej grupy odbiorców. Co z tego często wychodzi? Nie chcę powiedzieć, że jeśli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Zdecydowanie nie. Ale czy to jest samochód, w którym siedząc czuję otoczkę i legendę Jeepa, tak jak na przykład było w przypadku Jeepa Gladiatora? Zdecydowanie nie. Ale czy to jest samochód, który trafi w gusta wielu osób tak bardzo chcących wyższego samochodu i po prostu SUV-a? Myślę, że tak. Barierą pozostaje natomiast jego cena. Dajcie znać, co Wy myślicie na temat Jeepa Compassa, czy nim jeździliście, a może go macie. To jeśli tak, to podzielcie się z nami informacją, czemu na ten samochód się zdecydowaliście, co Was do niego przekonało. A z mojej strony na dzisiaj byłoby to już tyle. Poproszę jeszcze standardowo o ocenę tego filmu
Jak się podobało, to łapa do góry, jak nie, to do dołu. To mi się bardzo przyda, to pozycjonuje filmy na YouTubie. No i jeszcze poproszę osoby, które kanału nie subskrybują, to zróbcie to teraz, bo co? Bo widzimy się za tydzień. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.